Namaste, kochani. Króciuteńka sesja dla osób średnio i zaawansowanych. Joga na upał. Jeżeli macie dosyć mocnej praktyki, czujecie, że macie dzisiaj bardzo mocny dzień. Mamy 40 stopni w słońcu, 30 stopni w cieniu. Jeżeli jesteście też po mocnej praktyce jogi, przygotujcie klocek i matę. Zaczynamy. Kładziemy się na macie. Ustawiamy klocek średnią wysokością i podsuwamy tym najdłuższym bokiem pod kość krzyżową. Ustawcie go wygodnie, ułóżcie sobie tył głowy wygodnie na macie i wyprostujcie nogi. Klocek jest pomiędzy kością krzyżową a kością ogonową, tak żeby nie było ucisku na lędźwia. Ramiona wzdłuż ciała, podbródek skierowany do mostka, oddalcie barki od uszu, rozluźnijcie je, zrotujcie je lekko na zewnątrz. Rozluźniamy nogi, rozluźniamy całe ciało. Zacznijcie oddychać przez nos. Wdech poszerza klatkę, unosi brzuch, rozciąga przód ciała wyraźnie. Bardzo długi wydech przez nos rozluźnia całe ciało w pozycji. Setubandha Sarvangasana z klockiem pomiędzy kością ogonową a krzyżową. Rozciągamy pachwiny, rozciągamy pięknie przednią, powierzchowną taśmę powięziową. Ulga po całym dniu. Ciężar ciała jest na klocku i ściągnięty na nogi. Luźna głowa, szyja. Głęboki wdech. Długi wydech, niech schodzi całe napięcie z ciała. Głęboki wdech. Długi wydech, poczuj jak oddech faluje, przepływa przez całe twoje ciało. Głęboki wdech. Napełnia klatkę i brzuch powietrzem, rozciąga przód ciała. Coraz dłuższy wydech rozluźnia całe twoje ciało, oddaje wszystkie napięcia do maty, do ziemi. Głęboki wdech. Oddech rozciąga przód ciała. Długi wydech. Rozluźniasz wszystkie napięcia. Rozluźniasz całe ciało w opozycji. Głęboki wdech. I z wydechem wciągnij brzuch, złącz stopy i skrzyżuj teraz kostki. Lewa kostka idzie na prawą, opuszczamy kolana w dół, do maty czujemy mocniejsze ciągnięcie w pachwinach, ciągnięcie po wewnętrznych stronach i w przodach łuk. Zostajemy. Głęboki wdech, koncentruj się teraz na oddechach. I bardzo długi wydech. Puszczaj luźno nogi, poczuj mocniejsze ciągnięcie w pachwinach i w udach. Głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Luźne nogi, luźne ciało w pozycji. Głęboki wdech. I wydech płynie spokojnie. Głęboki wdech. Z wydechem wciągnij brzuch, oddaj nieco stopy, zmień skrzyżowanie kostek, prawa kostka idzie na lewą,
Kolana idą bardziej w dół, ciągną pachwinę, ciągną przodyłt wewnętrznej strony. Głęboki wdech. Długi wydech, rozluźniaj nogi, kolana opadają w dół, ciągną pachwiny, uda mocniej. Głęboki wdech. Bardzo długi wydech. Otwieraj biodra. Pozwól kolanom opadać w dół do maty. Głęboki wdech. Długi wydech, luźne nogi, otwarcie miednicy, ciało rozluźnia się we pozycji. Jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem wciągnij brzuch, podwij kość ogonową. Kolana unosimy w górę, stawiamy stopy na szerokość bioder, weź wdech w pozycji, zwiększymy wysokość klocka. Z wydechem zaprzyj się dłońmi o matę, wciągnij brzuch. Od podwinięcia kości ogonowej unieś miednicę w górę, postaw klocek największą wysokością i podsuń pod kość krzyżową tym najkrótszym bokiem. Ustaw go tak, żeby nie czuć napięcia w lędźwiach. Kość ogonowa i kość krzyżowa, ich granica, to jest punkt podparcia dla klocka. Możesz trzymać klocek w łapkach, jeśli czujesz, że się kołysze, albo mieć już ramiona na macie. Wyprostuj nogi, dopóki nie czujesz zbyt mocnego ciągnięcia w pachwinach. Ciężar ciała idzie nam na nogi, na klocek, tym razem luźno puszczamy palce stóp na boki. Nie obciążaj głowy, szyi, czujesz mocniejsze rozciągnięcie, mocne rozciągnięcie przedniej powierzchownej taśmy powięziowej, ramiona wzdłuż ciała. Możesz dokleić wnętrza dłoni do maty. Jeśli wolisz mocniej się rozciągnąć, spleć dłonie pod kością krzyżową i zrotuj sobie barki jeszcze dodatkowo na zewnątrz, czując mocniejsze otwarcie w klatce. Głęboki wdech, poczuj mocne, przyjemne rozciąganie przodu ciała. Bardzo długi wydech, jesteś stabilna, stabilny w pozycji, zapadasz się ciałem w klocek. Głęboki wdech, włącz szumiący w gardle oddech ujjayi. I z bardzo długim wydechem, szumiącym, rozluźniaj wszystkie napięcia w ciele. Zapadaj się ciałem w klocek, spuszczaj napięcia z bioder. Głęboki wdech. Czujesz, jak rozszerzasz żebra, rozciągasz dół brzucha, pachwiny. I bardzo długi wydech, spuszczasz wszystkie napięcia z ciała, wszystkie emocje i myśli, zapadasz się kością krzyżową w klocek. Głęboki wdech, rotuj barki na zewnątrz, rozciągaj przód ciała przyjemnie. I bardzo długi wydech, poczuj, jak wydech spuszcza z ciebie wszystkie emocje, wszystkie napięcia, rozluźnia całe ciało, jesteś stabilna, stabilny na klocku. Głęboki wdech. Długi, szumiący wydech, oddech ujjayi, szumi w gardle, dodatkowo rozluźnia psychicznie,
pomaga usunąć emocje, napięcia po całym dniu. I jeszcze jeden głęboki wdech w pozycji. I z wydechem powoli otwórz oczy, złap za klocek, wciągnij brzuch, podsuń stopy w kierunku klocka, podwiń kość ogonową, zaprzyj się tricepsami mocno o matę, zaprzyj się od łokci po tricepsy. Jeżeli nie robisz dziś pozycji odwróconych, zostań tu jeszcze na moment, obserwując pępek. Jeśli wykonujesz świecę, to z wdechem podwijając kość ogonową, unieś kolana w górę, poczuj, że masz ciężar ciała na tricepsach, na łokciach, nie na głowie szyi. I na wydechu wciągając brzuch, wyprostuj nogi, znajdź sobie wygodny punkt na klocku. Możesz się jeszcze przesunąć klockiem bardziej w kierunku kości ogonowej, jeśli za bardzo się wbija. Oprzyj ramiona na macie, jeśli możesz utrzymać równowagę. Zapieraj się od łokcia przez triceps w matę, ciężar ciała, klocek. Łokcie, tricepsy, wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, spójrz na pępek. I wdech w pozycji, rozszerzaj żebra na boki. Z wydechem wciągaj brzuch, rozluźniaj nogi, pełna koncentracja. Głęboki wdech, rozszerzaj żebra na boki i wydech, wciągaj brzuch, rozluźniaj nogi, pełna koncentracja. I jeszcze jeden głęboki wdech, rozszerzaj żebra na boki. I wydech, wciągnij brzuch, ugnij kolana. Możesz przytrzymać klocek albo nie musisz. Siłą napięcia mięśni brzucha odstawiamy sobie stopy na matę, jednocześnie rozszerzamy je. Weź wdech, unieś miednicę w górę, wysuń klocek spod kości krzyżowej. Na wydechu od łopatek zroluj się w dół i przyciągnij sobie kolana w kierunku pach. Rozluźnij plecy, pokołysz się na boki, podbródek do mostka. Weź głęboki wdech, odwiedź kolana bardziej na boki. I wydech, rozmasuj dół pleców, zostajemy tu na dłużej. Oddychaj bardzo głęboko przez nos. Głębokie wdechy do klatki, rozszerzają ją przyjemnie. I długie wydechy, spokojne, spuszczające napięcie. Rozmasuj dół pleców, jeśli robisz pozycję szczęśliwego dziecka, przejdź teraz do niej, chwyć pod kolanami lub tak jak ja, za duże palce stóp. Ściągaj kość ogonową do maty, ściągaj dół pleców. Jeśli czujesz dziś duże napięcie w barkach, w plecach, to wracamy do wariantu z chwytem za piszczele pod kolanami szerokich kolan. Do łagodnego bujania się dostosuj wariant do siebie. Pamiętaj, że 30-stopniowe temperatury w cieniu to spore wyzwanie dla naszego organizmu żyjącego w strefie umiarkowanej. Możemy znosić je całkiem nieźle, ale jest to temperatura, która powoduje łatwe przegrzewanie się ciała. Przy nadmiernym wysiłku, wzrost ciśnienia, warto, żeby nasza praktyka była spokojniejsza i żebyśmy naprawdę uważali na stawy. Ciało jest bardziej plastyczne, bardziej elastyczne, ale mamy wtedy mniejszą kontrolę nad ruchem. Koncentracja spada, stawy mogą mocniej strzelać albo noga może pójść w zupełnie innym kierunku, więc wykonujcie w te dni również łagodną praktykę regeneracyjną i rozciągającą. Dajcie sobie czas, niech wasze ciało będzie kapryśne. Wybierzcie czasem tylko medytację i leżenie na macie, jeśli czujecie, że macie na to ochotę. I weźcie jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem przechodzimy do Shavasany. Jeśli chcesz, możesz podłożyć klocek średnią lub płaską wysokością pod tył głowy i przemasować kujące, bolesne punkciki pod potylicą. Czyli uwalniamy napięcie z szyi, z karku, z głowy.
Masujemy punkty spustowe należące do tylnej powierzchownej taśmy powięziowej. Jeżeli czujesz dziś duże napięcie w szyi, połóż głowę na płasko i wybierz wariant z masowaniem kciukami pod tyłem głowy kłujących punkcików. Daj sobie chwilkę czasu. Pozwól ciału odreagować cały dzień. Oddychaj głęboko, pozostając tu tak długo, jak potrzebujesz. Zapraszam Cię na następne krótkie odcinki jogi relaksu, jogi w upały, następne mudry i pranayama na ochłodzenie ciała i umysłu. Dzięki wielkie. Yoga z Anią. Namaste.